No cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego alfabeciku. Dojechaliśmy do litery J i znowu będzie trochę prehistorycznie. Nie, nie będzie prehistorycznie, wbrew pozorom. Będziemy mówili o Javie. J jak Java. A dlaczego nie będzie prehistorycznie? Bo Java jest do tej pory używana jako standardowy i podstawowy język programowania aplikacji Androida. Co prawda teraz się trochę inaczej nazywa, ale to jest Java. Po prostu, bo Google sobie to trochę zmienił i trochę se zmienił nazwę. Tam się chyba Dalvik teraz nazywa. Ale to jest Java. To jest po prostu Java żywcem wzięta. Szczerze mówiąc, nie wiem skąd ta zmiana nazwy się wzięła, czy to kwestie licencyjne bardziej, czy bardziej marketingowe, ale to jakby nie zmienia istoty sprawy. Dobrze, cóż więc to ta Java tak naprawdę jest? Może troszeczkę zaczniemy od prehistorii. Języki programowania tak zasadniczo dzielą się na dwa rodzaje, na języki kompilowane i na języki interpretowane. Języki kompilowane to są takie języki, które pisze się w jakimś takim powiedzmy mniej lub bardziej ludzkim języku, a potem bierze się program, który się nazywa kompilator, który to przekłada na po prostu na kod binarny, który bezpośrednio można wykonać na procesorze danych. Oczywiście wiąże się to z tym, że no inny jest kod na procesory Intela, inny jest na ARMA, a na jakieś jeszcze inne procesory jest jeszcze inny i dlatego na przykład programu Exe pod Windowsów nie można uruchomić na komputerze z procesorem ARM, nawet jeżeli jakimś cudem byśmy tam Windowsy założyli, nie? Drugi rodzaj programów to jest program interpretowany, czyli po prostu jest sobie inny program, który nazywamy interpreterem, który bierze po prostu ten nasz program i go interpretuje i wykonuje po prostu. Takim typowym przykładem jest, bo ja wiem, no JavaScript na przykład, albo Macra w Office. To jest taki typowy przykład języka, który wymaga jakby innego programu do tego, żeby zadziałał. Natomiast Java powstawała jako język kompilowany, ale na procesor, którego nie ma. Taka ciekawostka. Znaczy początkowo to w ogóle był projekt ambitny i ten procesor miał być, bo Java powstała w firmie Sun Microsystem. Sun Microsystem w latach 90. to naprawdę była poważna marka. Oni produkowali swoje własne procesory, swoje własne serwery, mieli swój własny system operacyjny. Naprawdę duża rzecz, tak? Teraz Sun został kupiony przez Oracle'a. Też duża rzecz, ale sam fakt, że spadł do roli jakiegoś tam działu firmy Oracle, to świadczy, że tak troszeczkę długofalowo im nie pykło, no ale wtedy byli mocni, byli duzi i mieli bardzo ambitne plany i sobie wymyślili, że zrobią sobie procesor. I dlatego procesora wymyślili sobie język oprogramowania, właśnie Java. I wymyślili kompilator tego języka, czyli program, który przekłada tą Javę na kod, który ten procesor ma wykonać. Ponieważ tego procesora nie było, to wymyślono sobie coś takiego jak maszynę wirtualną Javy, czyli coś, co na normalnym, istniejącym komputerze udaje ten komputer, którego nie ma. I on może sobie ten program w Javie, ten już po skompilowaniu wykonywać. Brzmi to trochę skomplikowanie, no ale tak sobie to kombinowali. I w pewnym momencie okazało się, że ten procesor nie powstanie. Z różnych przyczyn, że się go, nie wiem, czy że się go nie da w ogóle zrobić, czy że za drogo by wyszło. W każdym razie projekt upadł. No ale ktoś wymyślił, że no zaraz, słuchajcie, no mamy język opracowany, mamy kompilator tego języka, no i mamy jakieś coś, co pozwala nam te programy uruchamiać. A w dodatku, zupełnie przy okazji, wyszła taka sprawa, że jeżeli tą maszynę wirtualną Javy przepiszemy na kilka różnych systemów operacyjnych, to mamy, uwaga, coś, co było wcześniej nie do pomyślenia, czyli mamy jeden program, który możemy w zasadzie bez zmian uruchomić na Windowsach, na Linuxie i na czymkolwiek innym, co wtedy sobie tam. Jedyny warunek jest taki, żeby na ten system istniała maszyna wirtualna Java. I ktoś to puścił jeszcze w dodatku, że my to wam puścimy za free w internet. I ludzie się na to rzucili. Bo wtedy właśnie internet zaczynał docierać pod strzechy i ludzie mieli taki problem, że no mnogość komputerów, które wtedy korzystały z tego internetu, naprawdę była duża. Dużo większa niż teraz. No bo tak jak mówiłem, były komputery Sana, były komputery Digitala, który też robił swoje własne procesory, swoje własne komputery. Były Silicon Graphicsy, które miały też własne procesory, własny system operacyjny i własne wszystko. Były sobie Apple, były sobie Windowsy. Zaczynał się pojawiać Linux jako poważny gracz w tym wszystkim. Było tego naprawdę od metra. No i się okazało, że coś takiego, że piszemy program raz, a uruchamiamy sobie to na wszystkim, no to fajne, nie? No i się przyjęło po prostu. A
A potem się pojawiły telefony komórkowe i w pewnym momencie feature phony, te co bardziej zaawansowane, jak już przeszliśmy przez epokę wysyłania dzwonków SMS-em, WAP-ów i takich innych rzeczy, to ktoś wymyślił, że a może by tak jakieś programy na niego się dało ładować. Programy to co? No to trzeba mieć język programowania, który jest taki sam na wszystkie telefony, nie? No więc Java. A jak powstawały smartfony, no to co? Java. No i Java sobie jest, tak? Tylko jej nie widać. Tylko jej nie widać. Ale tak naprawdę, jeżeli na Androida ściągacie jakąś tam aplikację, to na 99% to jest aplikacja właśnie w Javie napisana. 99, bo są aplikacje tak zwane, wykorzystujące tak zwane biblioteki natywne, ale to nie o tym. Generalnie to po prostu jest. Java żyje sobie w tym momencie. Zniknęła głównie z pola widzenia, ale jest. Znaczy wiesz co, nie, no jeszcze na serwerach się całkiem sporo tego trafia, jeżeli chodzi o oprogramowanie takie pod spodem jakichś takich poważnych systemów. Nie widzimy jej, tak, ale cały czas z nami jest. Tak, tak, bo kiedyś tą Javę było widać, bo kiedyś, no może nie co druga, ale co piąta strona, jak wchodziliście, to wam wołała, że musicie sobie Javę zainstalować, bo jak nie, to wam taki szary kwadrat paskudny wyświetlało, bo tam właśnie jakiś applet w Javie się ładował. I jak tej Javy nie było, no to nie chodziło. To jeszcze gdzieniegdzie zostało, ale fakt, że rzadko. No i tej Javy nie widać, ale ona jest. Jest i ma się dobrze. Zresztą jak bardzo wiele bardzo starych rzeczy było. Przecież Java wykorzystuje składnie języka C++, który z kolei bazuje na składnie języka C, który to z kolei powstał w latach 70., nie? Także wiecie już, co to jest Java, a my widzimy się przy kolejnej literce. No, oczywiście wiadomo, domyślacie się, jaka to literka będzie, ale ciekaw jestem, czy zgadniecie, o czym wam opowiemy za czas jakiś. No. A teraz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.